Siema, ja jestem Pan Burza, dzisiaj nagrywamy kolejny... Ała, bolało. Nagrywamy kolejny odcinek z serii Minecraft Brygada, tym razem sezon drugi. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, oczywiście zapraszam. Oczywiście polecam zasubskrybować kanał, lecimy po 60 tysięcy do... 62 tysiące do końca roku normalnie. I co? I my dzisiaj przedstawimy Wam, co tu się pozmieniało, bo Wy widzieliście chyba, jak jeszcze mieszkaliśmy w tej kupie takiej, pamiętasz? No. No właśnie, a teraz mieszkamy sobie tutaj i Rolex zrobił taki most. Ja jeszcze całego sefa nie mam, bo się nie chcę robić. Gdzieś tu mam diamenty. Tu mam diamenty i będę sobie sefa robił. A tu mamy spawn, znaczy... no tak. Mamy portal, który trochę mi zagusza. I teraz tak, tu mamy magazyn na jedzenie, jak widzicie, trochę tego jest tu. A teraz nie zbieramy tego często i nie sadzimy. Chodźmy dalej, chodź panie Rolexie. Tutaj mamy, przepala nam się redstone. Jak widzicie, tu mamy szczynkę na stone, a tu jakiś syf dał Rolex. I tu mamy podgląd na farmę całą, która trochę jest, ale tylko chyba nie, nawet ta część nie jest zasadzona. Więc właśnie widzicie, jak to tutaj powstaje wszystko. I dzisiaj chcieliśmy robić sklep X ziemniak, prawda Rolexie? Tak. X ziemniak i zrobimy go albo ze stone bloków. Z czego byś chciał go robić? Może stone brików, bo mamy dużo stone'a, nie? No, dużo mamy stone brików. Na razie weźmy tak z 3 staki. Możemy też zrobić trochę drewna. Ja bym po prostu sobie zrobił siekierkę żelazną. Raz, dwa, trzy. Ogólnie nie mam levela, bo zmieniłem nick i musiałem, jak widzicie, teraz mam Pan Burza YouTube. Bo zmieniłem sobie nick, bo miałem wcześniej taki fajny blady. Także... Musiałem po prostu sobie zmienić, musiałem się do whitelisty dodać i w ogóle. I po prostu miałem levela, bo przełożyłem sobie itemy do tej skrzynki i po prostu zmieniłem link. Także chodź, ej, Rolex. Gdzie byś chciał ten sklep zrobić? Ja bym go zrobił gdzieś na spawnie. Możemy komuś... Nie wiesz? Na spawnie mówisz. No, na spawnie by było najlepiej. Tak, żeby było fajnie, fajnie. Właśnie tutaj... wspomnij o tym, że tutaj też musiałem morać połowę jeziora, bo... No, i ogólnie lobby został wywalony, bo cheatował na X-rayu. I tu jest jego dom, będziemy musieli go zdetonować. Także... Mówisz? No, nie wiem, zobaczymy. Możecie zagłosować, czy chcecie logiego na serwerze. A ja bym gdzieś tutaj... Możecie zagłosować, czy wysadziliśmy... Tak. Skąd ty masz TNT? A? Dobra, na razie się powstrzymaj, mógłbyś. I tu chyba zrobimy ten sklepik, nie? No, można. Chyba dobra, wiesz co, ja bym poszedł jeszcze po trochę tego drewna. Zetnijmy chociaż jedno takie drzewo. W skrzynce zapłaciłem Motonowi, żeby nas zbierał i mamy chyba 5 staków w domu. Chleba? Ile? No może z 10 poszło na most, a on 15. Ziemniak mamy ziemniaków mamy najwięcej. No, dlatego robimy ziemniak z pól. X pól. X ziemniak. X ziemniak pól. Nie no, my nie będziemy aż tak zgapiać. X ziemniak. X ziemniak X. Dobra, mamy trochę drewna, 33 ja mam. Ty pewnie coś tam jeszcze uzbierasz. Tylko żeby ich przypadkiem sklepu nie wysadził, jakbyśmy mieli, no nie? Detonować. I mniej więcej takiej szerokości by to musiało być. Coś w tym stylu. Coś takiego by było chyba dobre, nie? Chyba to by było takie spoko. I to by było, no takich rozmiarów, tylko to byśmy zniszczyli i tu raz, dwa, trzy, cztery. I mamy taki ładny kwadracik, znaczy nie wiem czy ładny. I nawet okna się zgadzają symetrycznie tutaj, więc spoko. A tu byśmy gdzieś wejście zrobili i by było fest. Dobra. No. I tu byśmy na przykład gdzieś z tej strony zrobili, bo tu chyba bardziej od spawnu, nie, tam jest bardziej spawnu. Trzeba będzie ogarnąć gdzie jest spawn i zrobić tam trochę więcej rzeczy.
Tu się trochę nie zgadza chyba te okna, nie? Bardziej się nie zgadza. Nie no, ale na luzie nam starczy stone bricku, bo mamy bardzo dużo stone'a, bo Rolex dużo kopie, ja też trochę kopię, więc... Ale ja bardziej po jaskiniach chodzę, mi się wydaje. Dobra, zróbmy coś takiego. Albo nie, coś takiego, będzie lepsze. Właśnie te okna są trochę niesymetryczne, nie? To weź zrób coś takiego. Więc to będzie lepiej na 3 według mnie. Coś takiego, no lepsze jest, dobra. I mamy coś takiego, powstaje. I ja bym zrobił, że po prostu... Masz łopatę przy sobie, to byśmy tak zrobili. Ostatnio mi padła. A skoczysz szybko? Albo dobra, to ja pójdę, żeby coś się działo. Sam wykopię. Ręką, nie? Ręką. Nie no, ja normalnie siekierą tą ziemię wykopię. No ja kopię siekierą, no co? Idziemy na most, który Rolex specjalnie zrobił. Powiem ci, że ten most trochę ułatwia, bo mi już się nie chciało pływać. No weź. Co z tym było za roboty, no? To była masakra totalna. Ja specjalnie zbudowałem, żeby ludzie nie mieli takich problemów z chodzeniem do naszej chaty. No, bo my mieliśmy akurat trochę dalej chaty niż inni. Tu są jakieś itemki. Po co ja miałem iść? Zamurzenie mózgowe. Drewno. Ej, mamy tu dwa staki drewna, to chyba Motan nazbierał. No, to jest chyba ten. Diaksową zrobię. To czekaj, zrobię dwie diaksowe i jedną ci dam. Tu jest jedna diaksowa jakaś. Bym miał levela, to bym zenchantował, ale nie mam levela, bo jak mówiłem, zmieniałem nick. Więc będą dwie. Bez enchantu. A w ogóle kilo w sobie taki fajny zrobiłem. Fortuna 2 niestety, bo mi nie chciała trójka siąść, ale dwójka chyba też jest fajna, nie? Kiedyś będziemy próbować na trójkę robić. No ale na trójce to już jest jednak ta fortunka fajna, nie? Dobra. Gdzie ty jesteś? Przy naszym sklepiku fajnym, pospolitym, fajnym. Ale myślę, że taki rozmiar nawet wystarczy, nie? A, ty już to wykopałeś, to fajnie. Niepotrzebnie przyniosłem, ale dobra. Siekierą, na czym? Normalnie, siekierką. Dobra, siekierka. Ale wiesz, czekaj, dam ci łopatę, żebyś miał. Tak, o, tu ci rzucę. Dobra, i mamy coś w tym stylu. I ja szybko bym zrobił crafting. Tu byśmy gdzieś dali do rogu i zrobimy sobie drzwi. I tabliczki by się przydało zrobić. I to ja mam trochę drewna, to jeszcze zrobię. Tak? 6 zrobię, bo na pewno mi nie starczy. Wiesz co? Dobra, i teraz tak. Miałbyś może biały barwnik, bo tak ciemno to się tak trochę słabo czyta. Barwnika nie mam. Białego nie masz? Ale mam pomysł. Bo ja mam ciemne tabliczki. To ja idę może poszukać barwnik. Z czego jest biały barwnik? Z kości szkieleta. Mi się nie chce do chaty iść. Ej, tu mamy kolejny bagna tu mamy. Wiem, tych bagien. Jak chodziłem na wyprawę, to ich chyba z 30 znalazłem, nie? Co chwilę. Bo ogólnie na poprzednim świecie mieliśmy problem z bagnami. A w ogóle dżungli żadnej nie ma. Nie ma dżungli? W ogóle dżungla strasznie rzadka jest. Nie no, żadnej to chyba nie, ale... O dobra, tu mam biały barwnik, to jest chyba biały. To zbiorę tego tak, żeby było trochę. Tyle chyba wystarczy. O, 11. To jest light grey, ale dobra, light grey to też będzie dobrze. Z daleka ten sklepik nie wygląda najgorzej. A nie, przecież to jest Hota Motana, jaki ja jestem idiot. XD. Dobra, let's go. W ogóle Motan ma czerwone owce. Wiedziałeś o tym? Tak. Czerwone owieczki se hoduje. Dobra, to teraz tak. Ziemniak X-Pol to będzie najbardziej... w ogóle tego kloca, tego logiego trzeba będzie zniszczyć, nie? Sklep... X-Ziemniak... powiedzmy... X ziemniak zaprasza. Fajnie. Powiedzmy
Czekaj, co byśmy mogli. Sklep ziemniak zaprasza. Jeden diament równa się... Trzy staki, żeby wybić tamten. Trzy staki jedzenia. Nie, ziemniaków. No i ładnie, nie? I teraz byśmy tu zrobili coś w stylu... to czekaj, nie, bo musimy wszystko przygotować, nie? Gdzie będą skrzynki z jedzeniem? O, ładnie już tak zrobiłeś. Tylko okien nie ma, ale to się zrobi. Teraz tak, ja bym nawet w takim mógł mieszkać przytulnym. Tak, miałbyś może drewno na skrzynkę, bo ja tak średnio. No ja mam, ja zawsze mam drewno. No. Czekaj, ja trochę zetnę, żebym miał. No chyba, że teraz, bo teraz nie mam. Ale w domu też mamy nie najgorzej drewna, bo Motan chyba zbierał, nie? Tak, ja mu kazałem, żeby cały czas drewno mi zbierał, bo musiałem ten most skończyć. No. Dobra, i mamy skrzynkę. I w tej skrzynce... tutaj... Słyszałem, że on zapłata. Kir. No. Nie, no dobra, to teraz... Nie, dobra, już zmarnowałem. Tutaj zapłata będzie, a powiedzmy, skąd będzie się brać tego? Widzisz, że trochę się nakopał. Nakopałeś się? Nie, ten, motan. A ile diaksów znalazł? Dużo? Drewna. A, drewno. Dobra, trzy skrzyneczki i tu będzie nasz chlebek pospolity. Tutaj zapłata i powiedzmy, nie wiem, coś w tym stylu, to będzie chyba dobre, nie? Chleb Boży. Chleb Boży? Logi coś takiego zrobił? Nie, ale to była dobra nazwa. Chleb Boży. Nie no, nie najgorsze by to było. I nie, myślę, że zaraz będziemy dostawę pierwszą robić, nie? Ty, to ja idę po ziemniory. Chodzisz wodra, nie chce mi się. Witamy. Biedra. Dobra, idę tam, idę. Drewno. Ziemniaki. Tutaj. O, pa, jeszcze specjalnie tu. I patrz, jakie ładne. Ej, creeper! Dobra, nie wysadził sklepiku. Ej, dobra, ale już sklep jest powoli taki fajny, nie? Bo na przykład już mamy... Jeszcze będzie tego. Jeszcze przydałoby się Ender Chesta tu dać, tylko my nawet w domu nie mamy Ender Chesta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podawaj, bo musi do pierwszy idziemy. Tink. Dawaj, bo musi idziemy do pierwszy. Bo ja mam twierdzę na mojej końcach. Co? A, właśnie, bo dyktowałem ci. Nie, zaraz pójdę chyba. Dobra, mamy sklepik gotowy. O, nawet ścieżkę zrobiłeś fajną. Ja bym teraz się zajął niszczeniem kloca Logiego. Ziemniaki, co wezmę. I sklep jeszcze dostawy byśmy zrobili. Ale widzisz, jaki on tu syf robił, jak wybuchł creeper? To jest największy syf na tym środku spawnu, nie? Kurde. Dobra. Ja bym polecał... O kurde, tu jest... Pamiętasz naszą starą chatę? Ona tu jeszcze trochę jest. Myślałem, że ktoś ją już zebrał, nie? Wiesz, drabinki nadal są. Nie całe. To elo. powiem tyle. Jest fajnie, mi się podoba ten sklepik. Oświetlić go i będzie fajny. Dobra, zakopię ją raz na zawsze. No, żeby już tam nie było śladu. I my teraz idziemy dostawy robić, nie? Żeby jak ktoś sobie wbił na serwer, żeby mógł sobie kupić, nie? Daj jeszcze. Zaraz przyniosę ze mnie ziemniaki, nie? Tylko to nie mam. Tylko pytanie, czy gotujemy, czy nie gotujemy. Chodź do mnie, bo ja chciałem tu pokazać traktat z murzynkiem. Ja już. Mam nasz traktat. Chodź za tobą. Umowa. Traktat XD. Chodź.
Chodź, jestem za tobą. Traktat musisz widzom pokazać. No to już, no. Umowa. Napisałeś SP za umowy, no czat. Umowa. Świadczam, że murzynek Simple Betty trzciny i pszenicy dla szanownego pana Rolexa i dla szanownego pana Bla... A nie, teraz to by cię zmieniło, nie? Wynagrodzenie będzie 6 diamentu... 6 diamenty? Kto to pisał? Podpisy? SP za umowy, no czat, no. Słuchaj, pamiętasz, że ty to pisałeś, to... No, nie, ja nie pisałem diamentu. Ja napisałem diamentów, ale on to podrobił, bo było 4 diamenty, on to podrobił na 6. I on chyba źle napisał później. Dobra, robimy dostawę do naszego sklepiku? Dostawę ziemniaków? To ja muszę trochę... A w bonusie będzie się chleb dostawać, to będzie dobra. O, no, bieramy. I w bonusie chlebek taki dodatkowy. Jak za darmo, to bierę, dla jemu. Ja. Dobra, zrobię chlebek, ale chleba będzie mniej, bo nie mamy tyle pszenicy. Chodź. No jak nie mamy tyle pszenicy? Ej, zombie osadnik, bierzemy go? Bierz. Bo nie mamy osadnika, no nie? Jak za darmo, to bierę, słuchaj. Ej, kurde, bierz. Bo on mnie zaraz zabije. Szkielet. Bierz, no weź mi pomóż, bo nie chcę go zabić, a ja mam szerokie ostrze na mieczu. Jakoś się giery będę klepał tego szkieleta. Dobra. I teraz dawaj tego gdzieś musimy zaciągnąć. Biorę kobla. Chodź, szybko. Chodź tu, chodź tu. SP za umowy nocza. Ej, nie, 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 nie skacz. Dawaj, obuduj go. Nie mam czym. Weź ja mam. To weź go zaciągnij, dam... Jezu. Chodź, ziomek. No. To czekaj, on... Czekaj, dam ci budulec. Ała. On mnie zaraz zabije. Łaże, nic się robi. Szybko. Do wody z nim. Chodź, do wody go pchaj. Do wody? Chodź, wody. Ej. Ty, Menelu, chodź. Czekaj, wezmę więcej budulca. No chodź, Menelu, pływaku. O, o. Dobra, mamy to. Trzeba będzie go za niego oswoić. Tylko na razie nawet nie mamy tego. Wiesz czego. Masz name taga, żeby mu dać? Nie go, bo zaraz ten. A właśnie. Name taga? Nie mam name taga. Dobra, walić na razie. Mieliśmy zrobić dostawę, a nie zrobiliśmy. Jak mówiłem, chleb będzie w bonusie, no nie? Bierę tego chleba. Jeżeli my akurat będziemy w sklepie, to będziemy mogli dać chleb w bonusie. A ziemniaków na razie przepalać nie będziemy. Będziemy musieli sobie sami przepalić. Ej, podróżnik z lamą. Zobaczymy, czy coś ma. Ej, ma slime bola. I ma sadzonkę dżungli. Co? No, ma sadzonkę dżungli za 5 ema. Jaką? No, dżunglową. Dżungli sapling. Ale chyba przez to bambus nie wyrasie. No nie. Bo w ogóle jest taka sprawa, że my chcieliśmy zarotnikową zrobić ekspiarkę. A tak średnio bym powiedział. Dobra. Jezu. Za dużo budynków. Trzeba zrobić coś więcej XD. Dobra, proszę państwa. Oficjalnie ogłaszam sklepik za otwarty, można już kupować jedzenie. Trzeba będzie jeszcze szyby zrobić, nie? No. Sklep X ziemniak zaprasza, jeden diament, 300 ziemniaków. Dobra, czekajcie widzowie, robię pranka Rolexowi. Bo poszedł ze dwój, dlatego właśnie było cięcie. Tylko żeby się teraz nie skapnął. Myślę, że nie wyjdzie. Dobra, trzeba go jakoś tu zabudować mocno, żeby nie wiedział, co się dzieje. Tu jest chyba najmniej zabudowane, nie mam też tyle. Dobra, skobla zaraz będziemy budować. O kurde. Wracaj tam, Menelu. Robiłem ci prankę. Dobra. Wszystko się nagrywa. Dobra. Sklepik mamy zaliczony chyba, nie? No, dodamy teraz do Netheru. Do Netheru? Dobra, no to pójdziemy teraz do Netheru. Masz zapisanego waypointa? Waypointa? No to fajnie. Tun. Ej, powinno być tak na przykład, że na przykład jest... Ja się nie mogę doczekać, aż ten... Ja się nie mogę doczekać, aż ten wędrowiec z bambusem do nas przyjdzie, nie? Z czym? Z bambusem. No, o ile w ogóle może przyjść. Może.
A w ogóle mógłby ktoś na przykład sprzedawać bambusa? I to by było dobre. No może kartograf chyba. Ja nie mam pewności. Ej, strasznie dużo tego. Rolnik albo kartograf. Ej, w ogóle my będziemy windę robić, bo my ogólnie chcieliśmy zbudować coś tajnego. Taki tajny projekt fajny, nie? No można. A w sumie nie wiem, czy my mówiliśmy, że chcemy wieżowiec zbudować, nie? Taki inny niż te wszystkie, nie? Dobra. Dobra. No, idziemy do Netheru. Ała! To goodbye. My idziemy do Netheru i... Trochę expa dostałem. Dobra, no to co? My idziemy do twierdzy prowadź, bo ja nie mam modów, bo ja ogólnie jeszcze raz instalowałem Minecrafta, bo coś mi się zbugowało. Także prowadź. Zapraszam do gry. Masz budulec? Budulec? Trochę. Mam staka kobla, wystarczy? To jest gdzieś tamtą stronę, to ja nakopię trochę budulca. Też trochę. Mogę. Mam trochę lagi. O, dobra. Odlagowało. A to chyba... Nie mój internet, bo ty... Jakby trochę się tak za bardzo... Dobra, nieważne. A wiesz, że moglibyśmy to jakby obejść trochę? Ale dobra. Obraj, idziemy tędy. Hardkorowo. A nie aż tak bardzo. O, kwarc, mogę wykopać? Bo ja nie mam levela. To ja idę dalej. Nie. Miałem 5 level, ty już pewnie masz cały set zenchantowany. Ja nawet nie mam diaksowego. Bo ja w ogóle w kopalni nie jestem nigdy. Tak się składa. Siódmy level. Problemy techniczne się stanęły. Bo Rolex lived the game. Tak z tego co widzę. Czyli szukamy, rozumiem, tej twierdzy na Hama, tak zwanie. Pytanie, którędy ja mam zejść? Internet. A, czyli jednak żyjesz, dobrze. Już, tylko nie wiem, czy chcesz tędy iść, bo tam dalej trochę poszedłem i tam trochę nie ma zejścia. Więc musielibyśmy trochę obejść jakby. Więc jak chcesz. Znowu? Aha. Wywala cię. Teraz to jeden. Neyvame. Powiem ci tyle, tu nie ma trochę zejścia. Wisz o tym? Czy nie wisz? Interesujący. No bardzo, nie? Kwarc wywalam, niepotrzebny mi. Mam 11 level. Chodź, dalej, ten. Bo nie wiem, czy damy radę tam. Dobra, nieważne. Właśnie. O tym mówiłem. Ej, czekaj, bo może jakoś tu bokiem by się dało. Nie dałoby się. Czekaj, sprawdzę. Nie, my jesteśmy na takim jakby... Czekaj, my idziemy na... Na co? Na złego waypointa. Serio? Musimy iść. O Jezu. Ci powiem, że... IQ 700. Ale to jak? Ty masz dwa waypointy w Netherze? No. Po co ci jeszcze jeden? Mam portal, twierdzę. I w sumie nie wiem, co jeszcze to jest. Co to jest tam. Aha. Czy mam nawet. Czyli może sobie jak wędrowałeś, to się może zaznaczyłeś. No, może nie z klikiem. Możliwe bardzo. Nie, Gasta słyszę. Tak słyszę. Każdy słyszy z nas. Dobra, chodźmy dalej. Czy musimy przejść przez portal? Tu jest portal? I tam dalej, no właśnie tam byłem. W sensie zapomniałem, gdzie to jest dokładnie, bo ja tam odkryłem i ty co to zapisałeś, nie? No, na złe kordy poszłem. Chyba, że to są kardy naszego domu i mi się zapisały też w Netherze, nie? No, możliwe. Ej, no, to by mogło być wiarygodne. Czekaj, tylko sobie szybko wykopię, bo wiesz, level, wiesz co chodzi. Tak, czekam. A dużo tego tu naprawdę jest, więc ci powiem, że... Spoko, nice. Jest dobrze.
15 level już mam. Idę dalej. No właśnie tak mi się kojarzyło, że to gdzieś tu było. I teraz tędy. W samą stronę, nie? Tu, 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 tu. I właśnie tu się kiedyś zabiłem. Pamiętasz? Jak ty się tu zabijesz? Co zbierałam level i... O, no i właśnie tu dobrze szliśmy. Szedliśmy. Nieważne. Już strzelają do nas. Nie mamy łuku. No właśnie, w tym problem, że my jeszcze łuku nie robiliśmy. Znaczy ja miałem parę nawet. Miałeś? A ty przypadkiem kuszy nie miałeś? Miałem. Ała, dostałem. A ja mam słabą zbroję, więc mogę zginąć. A nie, jednak nie. Ty masz diaksową. Ej, dobra, blaze pałka. Mamy blaze pałkę. Into fire. Weź mi dłużej, bo ja też chcę. A sigmen pan. A into fire. Robimy potę, nie? Ta, robimy. Później. Na słabość i dajemy mu jako, a dobra, sfermentowane oko pająka i gun powder na przedłużenie. Znaczy na rzucaną. Tu jest kolejny spawner. W ogóle... Bieramy. Tak. Bieramy? Ja mam słaby mieczyk. Do netheru by się przydała zbroja na odporność na ogień, nie? No dawaj, odbijam. Tego się chyba nie da nawet odbijać. Coś się wykazał. Gdzie ja bym to obudował? No, żeby się nie rozpią. A nie, oni i tak się zrespią. Ale nie, bo mi chodzi o to, żeby nie wylatywały, a nie strzelały na no ten... A, wiem o co chodzi. Taki spawner jakby, żeby zrobić? A, żeby nam nie mogły uciec. No to teraz, dawaj. I będziemy sobie tak farmić przez nogi. Aha, bo ty jesteś zabudowany. Chodź tu szybko. Ej, chodź. Dobra, tam zostawmy ich, jeszcze będą. Tutaj ekspimy. Tu? Dobra, może być. Znaczy wiesz, okay. I tego bardzo dużo nie potrzebujemy, nie? Ja tu sobie waypointa dodam, waypoint. Dobra, 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 dobra. Uważaj, bo się respią. Ej, poza portalem się zrespiły. Kurde! Chyba spadło. Nie wiem. Nie mam blaze pałki. O kurde! Ej! Bo ginę chyba zaraz. Ej, ja zaraz ginę. Mam 2 HP. Dobra, leć się. Kurde, zbroja by się tu przydała, nie? Kurde, nawala do mnie. Siema. Daj mi tu wejść. Respią się. Będziemy mieć blisko śmierci, to włazimy tutaj. Albo tego, albo quit the game. Ała! W sensie wiesz, my tego dużo nie potrzebujemy, a już blaze roda mamy. 2 mamy. Potrzebujemy tak z 3. Nie. Takie. Bajer. Kurde, 32 minuty już ten odcinek trwa. Trochę dużo. Co? Nie, nie chce mi się właśnie. Ała! Tu się jeszcze zrespił. Poleciały? Dwa pały. Mamy... Ile masz pał? Ja mam jedną. Trzymamy, to jeszcze tak we dwie. Jeszcze dwie i wracamy, nie? Czekaj, ja bym wyszedł. Nad nami chyba są, nie? Tak, nad nami są, normalnie. Daj, tylko jak wysoko, to nie, nie klepiemy ich. Tam chyba jest jakiś. Podbiegnę do niego. Leżeć. Aha, oddalił się, to fajnie. No dawaj, nawalaj, nawalaj. Jak taki kozak, konia. Ała, dostałem ogniem. Mam jedną. Dobra, to mamy 4, jeszcze jedna. Jakby był looting, to by było jeszcze bardziej easy, nie? No, chyba umrę jeszcze. No, normalnie. Umieram.
Wiesz? I czemu ich tyle tu? Dobra, mam dwie jeszcze. Dwie? No, mam dwie. To wracamy już chyba. Kurde, ile ich tu jest? Zginiemy zaraz. Dawaj tu na dół, oni tu raczej... Kurde, ja się zaraz spalę. Tu jest jeden, ale on nam przez ten płot nic nie zrobi. Mamy pięć. Dobra, to wracamy. Tam jest jeszcze gast. Ej, pamiętasz, w którą to stronę może portal? Tak, jak mam waypointa. A, no tak. Jak zawsze. Ja bym spróbował zabić może jednego szkieleta, może nam się przyfarci. Chociaż nie, bez lootingu to nie ma szans. Wracamy. Idę wykopać sobie jeszcze kwarc. Nie na odcinku chyba. Co na nie na odcinku? Chyba, że się pożegnamy w Netherze, bo już za długo to trwa. Podamy pod portal jeszcze chodzi. Gdzie jesteś? Nie, to tutaj, bo ja bym chciał jeszcze pofarmić tego. Wiesz co? Kwarc. Chodź. Dobra, tu. Chodź. Dobra, chodź, pożegnamy się. Chodź się pożegnam przy portalu, nie będę. Dobra. Subujcie, lajkujcie, komentujcie, ja się z wami żegnam do kolejnego, trzeciego odcinka. Myślę, że trochę taki długi odcinek był fajny. Ja się z wami żegnam, do następnego, siema.